Maja Staśko. O. Nymfa i Kuposowa. Masz tak jednego killa. To mi się tak ręce spociły. Bardzo w dupie, na co ja odpowiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dani Tradzyniak, witam z kolejnym filmem na kanale, witam z kolejnym filmu z cyklu Codzienny Film na kanale. W dniu dzisiejszym jest Szymon ze Środy. Cześć. Opowiedz coś o sobie, przedstaw się. Jestem Szymon ze Środy, kiedyś jeden z lepszych youtuberów, dzisiaj bolą mnie plecy. No, no to ja jestem Sergiusz, jestem z Wrocławia, ze Środy. W dniu dzisiejszym zagramy w fajną grę. Oceniamy polskie influencerki, tylko teraz uwaga, po tych filmach zazwyczaj jest artykuł, są filmy, komentary, nie komentary, Maja pisze, tam ogólnie dużo rzeczy się dzieje. Fuck, Mary Kill. Zróbmy to. Tak więc 50 tysięcy lajków i pojadę do kolejnej osoby. Ja tylko na początku chciałbym powiedzieć, że Monika to wszystko to jest... To i tak wytniemy. A. Sandra tutaj czyta, jest naszą wodzianką dzisiaj. Ona się śmieje, tam jest coś strasznego. Ja się boję, że tam będzie jakaś moja była. Na 100% jest. Nie. No nie można tak robić dla Szymona, że dopiero co z komorników wyszedłem. Lil Masti, Marta Linkiewicz, Marti Renti. Fajterki. No to Marti Renti kill, bo tak. Tam coś jest nie tak z twarzą dla mnie, a z samej dupy człowiek nie użyje. Lil Masti, kiedyś bym dał nawet Mary. Co? Ale zrobiła sobie bubsy i u mnie w oczach straciła po tylko skin. Jak Mary? W chuj siana ma, a ja mam w chuj długów, także kurwa idealnie myślę, że się pasowali. Ale zrobiła sobie bubsy, także odpada. Może kiss, ale tylko w polik i... Ale nie ma kiss. A jakie? A, kurwa. Jest fuck Mary. Kurwa. To Mary, a fuck Martę. Martę Linkiewicz? Bo Marta się wyrobiła. I ma skinny body, teeny tits, także jest wszystko. Jeszcze miała długie blond włosy, myśmy na kawę chodzili. Więc tak, kill Lil Masti nie przemawia do mnie ani osobowość, ani wygląd. I zaczynamy się problem tak zwany. To nawet koleżanki są teraz, ci się zostały. One się skumplowały. Marta i Lil Masti? Tak, bo widziałem na Instastory. A kto wygrał walkę? One nie wiem, czy się są biły. No biły się przecież na walkę. To Marta. Marta pizgaje wszystkie. Dla mnie Marta w ogóle wygrała z Lil Masti. No ale ja o to właśnie pytałem. Aha, czyli Lil Masti z Martą, a ja myślałem, że z Marti Renti. Nie, no to nie. Dla mnie wygrała Marta, dla sędziego wygrała Lil Masti. Lil Masti. Dobra, to tak. Marta Linkiewicz, duży progres przez ostatnie lata. Mary? I fuck Marti Renti. Bo łeb można zawsze docisnąć do poduszki. O co ci chodzi, oczy? Bo ogólnie ciało jest gitów, ale twarz w ogóle do mnie nie przemawia. Pewnie dlatego, że nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy, ale... Powiem ci tak, liczę na to, że byłaby gała. Gała bez Michała. O. Natsu, Lexi, Monia Lisa. To proste jest, bo fuck Natsu, Mary Natsu, a kill resztę. Mogę tak? Nie możesz tak. Czemu? Ale nie możesz być takim simpem. No dobra, w sumie no. Masz rację. No. Natsu nie jest idealna, nie jest blondynką. Ale bywała. No ale teraz nie jest, dobra. To Mary Natsu, sorry dubiel, ale naprawdę. Co ty mówisz w ogóle? A to jest świat, jakby Moniki nie było, przecież tak ustaliliśmy sam porządek. Tak. I tu, znaczy jest Monika w tym zestawieniu, kociołek. A ta to tam wiesz, to na kill. Bo tą dziewczyną nie da się wyjść ani na miasto, ani o czymś pogadać poważnym. Dlaczego? Ona niewiele rozumie, tak mi się wydaje. Ona taki czaro NBA, tylko że z cysiami. Okej. Okay. I co? I kto tam jeszcze był? Lexi, okej. Okay. Fuck. Szkoda, że Lexi nie jest Natsu jeszcze w tym zestawieniu, taką inną. Kill Lexi. O, to mnie zaskoczył teraz. Mary Natsu. To się no ten. Bo to, no, ja rozumiem, no. I fuck Monika Kociołek. Dlaczego? Stary, nie wszystko złoto, co się świeci. Mówisz, że w łóżku jest niesamowita? Nie wiem. Bo ja nie wiem, o co chodzi. No każdy ma jakieś plusy, nie? Ja na przykład nie wiem. Nie mam, ale kiedyś miałem. Nie wiem, bo tak ją brzydko potraktowałeś. Chciałem przeprosić z tego miejsca. A ja to postanowiłem po prostu jakoś tam udobruchać ją. Dane, Pamela z Fit Lovers i Shia? Shea? Dziewczyna Gimpera. Shea. To ja muszę posłuchać, co ty powiesz, bo ja sam nie wiem, co ja mam powiedzieć. Kill Dane, totalnie nie w moim typie.
Kurde, boję się, że jakbym dał Mary szeję, to ona ci będzie biła w domu. No, wiesz o co? Ja mam to samo w głowie, że tak, tak że to takie. Patrz! Stop! Boks! Marcinku głowa wyżej. No człowieku, nie zjem śniadania. Bo wpierdol. Tomek! I wiesz, i Tomek już wie, nie? Tomek w ogóle grzeczny się zrobił. Zauważyłeś w ogóle przegniana firma? Ona gdzieś tam musi stać za kamerą. Musi tam stać. I go musi naliczać. No to fuck. Czy jednak ją byś sobie. No tak, bo nie musi być kill. A okej, okay, dobra. I Pamela Mary ma blond włosy, ma ładne oczy, jest szczupła. Logiczne to jest Mary, skinny body, teeny tits, jeszcze blondynka, no to Pamela. No z tą Gimpera to boję się powiedzieć kill. No tak, bo troszkę się cykam. Bo może ci zrobić odbicie. Ja widziałem, co zrobiła z arbuzem. No dobra, no to ją fuck. Sorry Gimper, ale muszę. Nie, myślę, że... Tomek by mógł patrzeć. Wydaje mi się, że mógłby być Tomek na przykład zainteresowany, wiesz. Że... Byłem urologa i miałem palec w dupie, przepraszam. Co ty musiałem gdzieś kiedyś to wyrzucić, mówię. I nawet się nie całowaliśmy. Nie całowaliśmy się nawet, a zrobił mi badanie prostaty perektum. I po nim się dłużej wycierałem po tym lubrykancie niż po sraniu. Było straszne przeżycie, widzę. Także miałeś... nie powiedziałeś mi o Gimperze. Ale miałeś tam? On do mnie mówi... Za znieczuleniem? Najpierw mi sprawdził jądra takim narzędziem. Poczekaj, to no, wsadzając ci palec wyjął ci godność, w dużym skrócie. No, ale wiem, że mi się nie podobało, także nie wydaje, że... No bo jak powiedzieć od tyłu, to też sobie pomyślałem i stwierdziłem, że... No nieważne. I to Tomek lepiej, żeby patrzył. Shije fuck i ty Tomek patrzysz, nigdzie się nie zakradasz. I kill Dane. No. Za co? Bo ma testosteron poza normę? Nie wiem w sumie. Nie ma, nie wiem. Nie, ja w sumie do Dane nic nie mam, bo nigdy w życiu z nami nie rozmawiałam, ale jakoś ona mnie odrzuca. Kasiks, nieuczesana i nawcia. Nawcia Mary? Bo nie, bo jest śmieszna. I też bym tak zrobił w sumie. Widziałem się z nią w Barcelonie teraz i w porządku jest. Kill Kasiks mam, bo zawsze myślałem, że ona jest spoko, ale ostatnio grała w Among Us i mnie nie zaprosiła, a był tam Mamon i jakieś inne wypierdki z Twitcha. I ty się nie zmieściłeś do tego zestawienia, żeby sobie z nimi pograć. Tak. A miałeś live'a też. No tak, no ale wiadomo, nie? Ziomek tam na wózku jechał, to wiesz, zatamował wejście dla innych. I ty już nie mogłeś się tam ja dostać. Ja już nie mogłem się dostać. No i to wychodzi, że fakt nieuczesana i tak musiało być. No to ja to Mary, tak Mary, być. Mary Nawcia, bo ją lubię po prostu. Nawet my, bez makijażu? Dzisiaj rano na zdjęciu. Akceptujesz? No, ale jest śmieszna. Zabawna jest? Nie, no nie jest taka. Ale ogólnie ona jest okej. Problem jest taki, że jak ludzie mają okulary, potem zdają okulary, to źle wyglądają. To jest ktoś inny. Na przykład Jabczan wygląda jak zjeb. Bez okularów? Bez okularów. Z też. Jest. Z jest gruby, bez jeszcze gruby. Kurwa, nie wiem. Nie no, problem jest taki, że wiesz, musimy się przyzwyczaić. Więc wiesz, widzisz ją bez makijażu, bez okularów i wygląda dziwnie. Ona ma taki fajny styl bycia, który mnie w ogóle ani nie denerwuje, ani nie irytuje. Taki spoko. Taka jest luźny ziomek. No. Kasik kiedyś obiecałem, że jej wyślę nasienie, jak będzie chciała dać w ciąży. No bo ona mówi, że jest chuda, a potrzebuje kalorycznego nasienia, a wszystko... Jezu, co chciałem to powiedzieć? Nie, dobra, powiedz to. Nie, tego nie powiem. Powiedz, możesz to powiedzieć. Ja nie mam żadnej teorii, a Kasik... Nie, bo, czemu mówisz Kasik coś tam nasienie? A, bo Kasik kiedyś obiecałem, że jej wyślę nasienie w słoiku, no. Jak będzie chciała zajść w ciąży i zrobić sobie ładną córkę. Aha. Więc Kasik wtedy fuck. Okej. Okay. Bo nie muszę jej wtedy wysyłać. I kill nieuczesana. No i kill nieuczesana, bo dała mi unfollow na Twitterze, bo odpisałem chyba w jeden dzień 7 razy Maj Staśko, ale po prostu miałem sraczkę i nie miałem co robić. Fusiałka, Marcysia, Verso. Dla mnie proste. Mary Fusiałka, bo ma najlepsze nogi z ekipy. Przysięgam. Patrzysz, kurwa. Ma nogi najlepsze z ekipy. No. Do tego ma teeny titsy. Dobra. Teraz tak, Verso była bardzo fajna, ale se zrobiła tuna. I już mnie się nie podoba. I Verso kill. I ktoś tam jest? Co? Marcysia jest jeszcze. No Marcysia ma teeny tits, skinny body i jest chyba niska, nie? Nie, co ty, jest wysoka. Z 1,70 ma? Kolej. Ale 1,70 czy 1,75? Bo to jest różnica. Kurwa, no ja ją widziałem tydzień temu czy dwa tygodnie. Większa od ciebie czy nie? Chyba nie. Akceptowalna, czyli fuck Marcysia wtedy. No dobra, to ja daję tak, kill Marcysia. Dlaczego? To nie wiem, bo to zawsze, bo chyba nigdy kill ode mnie nie dostała. Dzisiaj mam inny ten. A dziś mam inne nastawienie. Okej. Okay. Tak, zasłużyłem. Porosolę inaczej potrafisz tak. Do fuck Mary kill. Dobra. Verso fuck? Nie, Mary. Verso Mary. Bo jest pracowita, ambitna i ma dużo pieniędzy. Mądrze. To wychodzi, że fuck fusiarka. Bo ma najładniejsze nogi z ekipy. A naprawdę tak jest? Nie wiem, przysięgam takie uwagi. Teledysk, a ekipa? Mhm. I ekipa. To tam widać najbardziej. I tam widać, no. Okej. Okay.
Gdzie ty kurwa patrzysz na tych teledyskach? Na nogi. Będziesz bił testosteron, zrozumiesz. Ja mam 1200 teścia naturalnego. No to jakbyś to dojebał, byś masz 4 koła. Honey, Stazja, Miley. Stazja Kill, Miley Mary. Bo ona taka śmieszna jest. Ona jest taka powolna i spokojna. No wiesz, na przykład sobie coś rysuje. Wiesz, ona jest taka bardzo metodyczna. A ja jestem chaos, a ona jest spokój. Więc byłby pewnie rozwód szybko. I Honey, fuck. Dobra. No bo w sumie jej branża, nie? I nawet żałuję tego. Nawet tego żałuję, gdzieś widziałem w wywiadzie. No wiesz, no ale ty tak jak jesteś na przykład mechanikiem i tego żałujesz, nie? Ja byłem nadal... i żałuję tego. No ale nadal jesteś, nie? Nadal potrafię wymienić jesteś wachacze. Jesteś testet, tak? Taki nawet battle skirt bym powiedział lekko. No. Ale to czekaj, jest Honey? No to ja Honey bym... No Honey bym fuck. Honey bym fuck. Chinka Miley, nie lubię egzotyki. To kill. I kto został? Stacja kiedyś bardziej, teraz troszkę mniej, ale nadal lepiej. A ty wiesz, jak wygląda? Taki jest dojebany mocno. Stary, a wiesz jak ja się napierdam? Jak mnie plecy nie bolą? 3 lata temu? No właśnie. To jest tylko dla filmu, pod content. Tak. My to nawet nie myślimy, my nie myślimy nawet o tym. Przepraszamy, związek wkurwionych chłopaków. Chuj wam dupę. I tak byśmy byli lepsi. No. Same dawaj. Problemy. Sandra siedzi tam z boku? Ona nie ma problemu. Ja mam totalnie mocne zestawienia, właśnie się dawaj. Zaczynają, uwaga. A to nie były mocne? Nie. O kurwa. Oliwka Brazil, Young Leosia, La Luna. O ja pierdolę. La Luna kill, Young Leosia Mary, Oliwka Brazil fuck. Tylko nie wiem czy dojdzie do ślubu kurwa, jak tam nie zgniecie. Ja pierdolę, to jest tak ciężko. Nie no, no jest ciężko w chuj. Powiem tak, jest mega ciężko. Leosia Mary, bo nie ma nic lepszego. Była lepsza, jak miała Teeny Tease, ale sobie zrobiła Tuna. Ale nadal jest z tego zestawienia najlepsza. No La Luna, ja się jej kurwa boję. Ty z nią rozmawiałeś blisko. Dla mnie szacun do końca życia, ja bym uciekł. Gdzie ja z nią blisko rozmawiałem? Ona siedziała, a ty siedziałeś tam, na konferencji. A tak, na ten. To i tak jest blisko. No Oliwki, no ni chuja stary. Nie ma kurwa takiej siły, żeby mi dźwignął. Kamagra nawet by tu nie zagrała. Totalnie nie mój typ. Ja nie wiem, czy da się tam dostać, tak w skrócie. No. Po którejś fali na pewno. A La Luna? A La Luna fuck wtedy, no. Ja totalnie bym się bał spotkania z... Mogłaby ci wydrapać oczy. No bo nie wiesz, co cię czeka. Chociaż La Lunę z tego całego zestawienia znam najbardziej, bo Monika oglądała Królowe Życia i tą La Lunę gdzieś cały czas widziałem w domu. Zusie, Ola Nowak i Little Monster. Little Monster kill, Zusie fuck, Ola Nowak Mary. Mogę wytłumaczyć. O właśnie musisz, bo to jest... Czemu? Bo tak, bo Little Monster, nie wiem, jakiś, nie czuję totalnie vibe, bo ja ją widziałem z 10 razy na żywo i ona jest dla mnie taka jakby, nie wiem, jakby ona żyła 10 minut wcześniej, nie? Zusie taka chyba mała psycholka to jest, a Ola Nowak jest najlepsza z tego zestawienia. Little Monster? Mhm. Fuck. Nie. Ale tylko fuck. Skinny Body, Teeny Tits, chuj, spróbujmy. Idźmy w to. Ola Nowak, spróbuję ci zaufać i bym sobie ją Mary. I Zusie kim? Ja powiem tak. Co ci Zusie zrobiła? Zusie jest ładną dziewczyną. Zusie... A wiesz, że Zusie była na bombie? Zusie jest ładną dziewczyną. Zusie jest śliczna, ale wygląda jak dużo dziewczyn z Poznania, takich, co gdzieś tam kojarzą. Nie, no przecież ona właśnie jest taka egzotyczna. Właśnie nie. Taka... Gdzieś jakbym widział już taką dziewczynę. Tak, nie wiem. No widziałeś Donatana, masło biała. No. Nawet Biaz kiedyś... Nie, ale ja bym... Skurbia powiedziała. Ale ja bym spróbował... Little Monster, jakbym... To jest tylko gra. Nigdy was nie będę próbować, tylko tak mi się wydaje, żeby coś innego powiedzieć niż Nitro, tak to powiem. A co, dlatego, że jest ruda? Wrona też byś, kurwa, chciał ten? Zawsze można się przefarbować. A Piggy co, ma se korektorem, kurwa, zajebać? Można się umalować. Ja też nie jestem idealny, mam syfy na plecach po testosteronie. Co ty mówisz w ogóle? Można to wycisnąć. Możecie zrobić to razem w sumie. Jak się przefarbuje? A na jaki kolor? W sumie żaden inny nie pasuje. Nie? Dziwnie wygląda. No, dziwnie wygląda. Wyobraź sobie ją teraz w blond włosach. No nie pasuje jej. Cześć, próbuję sobie wyobrazić. No. Nieważne jakby się umalowała, nie wyglądałaby jak Natsu. No. Kurwa. Ale chuj, powiedziało się, rzekło się, tak niech będzie. Chcesz zdjęcie od Natsu? Mam na ścianie gdzieś tam. Ale takie, że albo żeby ci pozdrowienia nagrała? Ja nie no, ja mam DM-a z nią otwartego, ale nie piszę. Bo nie jestem taką stuleją, jak ci się wydaje. Po prostu jest ładna. I spoko. Okej. Okay. Ale nie ma dużo ładnych influencerek w Polsce. A kto uważasz, to jest bardziej sexy? Fagata czy Natsu? Natsu zdecydowanie. Fagata ani trochę mi się nie podoba. Dla mnie Fagata jest troszeczkę jakby
za nabita. Ja ogólnie ja ją widziałem na żywo, ogólnie widziałem fagatę. Fajnie, okej, okay, spoko. Otworzyłem debatę kiedyś. Przy okazji płatków przy stole kiedyś padło takie stwierdzenie, że no i tak powinny płatki wyglądać i że wiesz, że i że ona jest sexy. A mówię, ale że w porównaniu do kogo? No i wcześniej Natsu te płatki wypuszcza. Ja mówię, wy serio myślicie, że fagata jest bardziej sexy od Natsu? I wiesz, i tam w cztery osoby siedzimy i trzy osoby powiedziały tak. I nie, no ja to robicie. I zrobiłem nawet głosowanie na Instagramie i chyba też minimalnie fagata wygrała. No to w komentarzu piszcie. Mi się wydaje, że Natsu zdecydowanie, tutaj. No fagata mi w ogóle nie podchodzi. Duże cycki, wielka dupa, wiesz... Bo ty nie jesteś long dick style. Zjednoczone Emiraty Śledzkie. No ja wiem, style. No jesteś... Ja po prostu lubię laski z małymi cyckami. Jesteś Polish medium tak zwany, ja wiem o co nie, ja ci powiem tak... 14... Dla mnie... 14 see me. Kurwa, ja mam taką, od zawsze taką, wyznaję zasadę, że im większe za młodo, tym dłuższe na starość. A ty się boisz, jak jest duża dupa, to ci chuja braknie? Nie, nie, ale to nie o to chodzi, to tak jakoś, nie wiem, mnie to w ogóle nie podnieca. To już bym wolał, nie wiem, w kasyno sobie zagrać, zamiast coś zrobić z nią. Totalnie nie, ale no wiesz, każdy ma jakiś tam swój... A byłeś z grubymi? Czekaj, daj pomyśleć. Nie byłem. Kurwa, może ty masz drożdże w spermie? Jak załadujesz jakąś, to dlatego na tak kurwa wszystko. Jak ciasto kurwa puchne. Jola Kotelecka, Zuzanna Borucka i Jessica Mercedes. Jessica Mercedes, Mary. Chciałbym naprawić pewną krzywdę rodzinną, którą mój kolega tam wyrządził. Zuzanna Borucka, kto był jeszcze? I Viola. Viola Kotelecka, nie no, Viola to kill, bo to się nie da, bo to jest grube, to piszczy, to masakra to jest. Ona zamiast Kotelecka to powinna mieć Pulpetolecka. No to fakt, Zuzanna Borucka. Nie wiem co u niej, kiedyś to był najpopularniejszy kanał w Polsce żeński i wiem, że masakryczne pieniądze zarabiała w porównaniu do nas wszystkich, pomimo że mieliśmy tam też dużo jakieś tam liczby. Tini. Mercedes to jest właśnie Tini, no to jest ona z czapkiem była, nie? Nie, ma fashion. To ma fashion była z czapkiem. To kurwa, nie wiem, ale jest Tini? To panią Mercedes, chociaż wolę BMW. Mary? Tak, no to ja, to jak ona jest Jessica Mercedes Karszem, to jestem kurwa Szymon Asus Pentium, kurwa. Ja pierdolę. To dobra, no to ja biorę Jessica na Mary. No Viola kill. No to fakt wtedy, nie? Wtedy fakt. Maja Staśko. O. Nymfa i Kuposowa. Maja Staśko Mary. Kuposowa fakt. Nymfa kim? Ja nawet nie mogę nic powiedzieć, kurwa, tak bardzo. Mogę jedno. No? Kurwa, nieważne co powiem, źle. Maja Staśko Mary. Jezu, do jakiego zestawienia to doszło? Dobra. Dobra. Zróbmy to. Totalnie tak nie myślę. Ale muszę coś powiedzieć, także Maja Staśko Mary, spierdolmy sobie moje życie do końca, plecy mnie bolą, niech jeszcze mi psychika siądzie. No ale jeśli gorzej być nie może, to może być lepiej. Nie no, z nią może być gorzej. To jest inny ton, tryb myślenia. Masz tylko jednego killa. Ukrainka kill i nymfa fuck. I to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy dwie piękne córki. Czyli co, chciałbyś pojeździć jeszcze za dawnych lat? Do córek na spacer. I przesłać alimenty co miesiąc. Kichnąłem co? No ja mam taki otrób. Ogólnie chcieliśmy wszystkie pary przeprosić i dziewczyny za to, ja nie, co... Ja nie, a ja trochę. Ja bym nie chciał. Ja trochę bym chciał. Ja nie przepraszam nikogo, jak macie jakiś problem, to wy go macie, nie ja. Nie obarczajcie mnie waszymi problemami, nie piszcie do mnie. On ma dość swoich. A ja wszystko mówiłem na poważnie, śmiertelnie i nigdy nie żartowałem. Ja żartowałem, bo Nitro powiedział, że jak nie będę kontrowersyjny, to się nie pojawię na ostatnim kanale, który ma zasięgi w Pompatimie. Nie. Nie powiedziałeś tak? Nie. Ale myślał tak. Robiłeś głupoty na własne nazwisko. Tak więc to by było tyle, zostaw lajka, zostaw suba, pójdź do niego na Instagrama, daj mu lajka, daj mu suba, gra w straszne gry, Monika krzyczy tak. Ja się boję horroru strasznie, a ty się kurwa też boisz, bo nie grasz. Ja pamiętam jak grałeś w Outlasta i skończyło się jak ci pierwszy gość wyskoczył w bibliotece. Nie, ja mogę to przejść na jednym lagu.
Jak tu wbijam 50 tysięcy lajków, ja no to odpalam live'a, przechodzę go całego. Ile to trwa? 5 godzin? Piątkę, ale tam są 3 części. No dobra, no to przejdę pierwszą i nie wiem, następnym razem drugą. Która jest najcięższa? Każda jest pojebana. To już nie mam argumentu. No jednego odlasta robi nitro i całego live'a wtedy zobaczę. Bo jak już za mocno wyżywasz dżunglera, to ja już mówię, dobra, idę. A takiego osób utlasta? Dobra, jak ci przykro? Wyłączaj to. Utlasić.